Cześć i czołem. Patrzcie, ile felk na dzień dobry. Kiedyś to było coś, a teraz sam liczyłem, to powiem wam szczerze. No wiadomo, jak ktoś ma jakieś lepsze modele, no to nie, ale takie zwykłe, jak to są 14, 15, czy nawet jeszcze 13, to lepiej to wywalić na złom niż męczyć się ze sprzedażą. Taka prawda niestety. No, takie to jest życie. Tak samo kiedyś znajomą miał aluminiową, to a propos felk, kiedyś miał znajomą aluminiową, to liczyliśmy, to też bardziej się opłaca wziąć i to wywalić na złom niż sprzedawać. Ktoś będzie sprawdzał, czy prosta, czy nieprosta, skąd się to ma, jakieś takie, wiecie, cuda nie widzę. Akurat tam wtedy, pamiętam, dobrze policzyli i bardziej się opłacało to wywalić. A tutaj proszę, kawałek atlasu do ćwiczeń na nogi. No, także taka ciekawostka, fajnie. No fajnie, fajnie, naprawdę. Może będzie tego więcej, bo na nogi to może mnie bardzo nie interesuje. Jeszcze na tą partię mięśniową, ale jakby był jakiś inny atlas. No, jako ciekawostka, myślę, że super sprawa dla was. No, kiedyś szukałem tych zaślepek, to powiem wam, nie mogłem tego znaleźć nigdzie. A tutaj tyle tego jest, może sobie później powyciągam trochę. I zobaczmy jeszcze, co tutaj. Jaki fajny, miałem powiedzieć miernik, ale gripped deep meter, to jest do anteny. Kurde, wygląda, jakby to było do anteny. Miliampery, to coś malutkiego. Jesteśmy za końcówką, no tak jak się spodziewałem. Końcówka tylko do prądu, ale to już mi się podoba. Tutaj coś jeszcze w tych częściach, szczoty, nie szczoty, jakieś tam widzę metrówki, ale nic jakoś tak, żeby tym grzebać. Dobra, to biorę pod pachę i atak na cienki. Co na cienkim, co na cienkim. Masa zbiorników. Kolejna mikrofala. A to żółte, to co to? Jakąś rączką, nie rączką? Właśnie. Kosiara. Bridge and station. Struction? Station? Nie wiem. Czyżby tu coś, co przykuje naszą uwagę? Myślę, że moją i chcący, nie chcący też waszą. Stary jakiś chiński iPad, czy jak to się tam nazywało? Jakiś taki potencjał, to wiecie. Warto przejrzeć, kurde. Ale nie. O, widzicie? Myślicie o tym samym co ja? Na bank strumiennica. No, pewnie, że strumiennica. Gdzie to by katalizator się ostał? Gdzie moja rękawiczka i mój
iPad, iPhone, czy jak to, nie iPhone, nie, jak to się nazywało, iPad? Nie. iPod? iPod. Tu coś, tu coś. O, znowu jubilat kolejny. Mały rowereczek dla dziecka. Fajnie, fajnie. Trochę się tego widzę, że trochę tego domu wywieźli. I się tu trochę, wiecie, przemieszało. O, i coś nowego jedzie. Tam jest taka czerwona skrzynka narzędziowa, nie wiem czy ją zobaczycie. Ale chyba urwany jest ten bok. Zresztą jest przerdzewiały dół, także też sobie dajemy spokój. Jeszcze podeszłem tutaj, tak patrzę co tu by było ciekawego. O, to jest taka maszyna do sprzątania. Jak to się nazywało? Wiecie, tutaj. Widzicie to? Widzicie tą zieloną tam? No. No to ciekawostka, fajna. Może nie dla mnie klimat, ale wygląda na fabryczną. Opartą obok tego rowerka. Coś tu jeszcze? Czy nic? Dobra, to chyba nic, także poszukuję dalej. Może coś znajdę? Coś może pan przywiózł przed chwilą? O, tam jest coś fajnego. Dobra, to może bez was? Przypomniało mi się, to jest chyba maszyna do polerowania parkietu. To jakoś miało jeszcze inną nazwę, ale też kurde, starość, nie radość, zapomniałem. A to do czego szedłem, to jest rzutnik Krokus. Kolor rzutnik? Czy coś takiego? No, na rzutnik. Ja już to kiedyś tutaj widziałem. Tylko tak to zostało przemierzone, że było na początku, później dalej, później coś tam. No i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Jak już tu jestem, to no, skrzynka tak się prezentuje. Bez szału niestety. Pralka też nie, no pralka, ha, żeby to była jeszcze pralka. Kuchenka też nie. No i tutaj też średnio. Także jeszcze obejdziemy z drugiej strony, zobaczymy co tam pan wywalił i zobaczymy co to będzie. Co tu pan dorzucił? A, same podpory. Jedną bramkę rusztowania. Chociaż podpory do budowy. Fajna rzecz. No właśnie, kurczę, nie. No nic, tutaj też nic. Cześć i czołem. No co mam powiedzieć? Takie dni też się zdarzają. Niby liczy się wypad, no ale zawsze jakby było coś więcej, to byłoby troszkę lepiej. No jest ten miernik. Ja się na początek nie połapałem, ale przecież to jest miernik do anten. Nie szczelałem go co prawda z obiektywu Google, no ale na pewno brakuje tutaj. Znaczy to pewnie będzie do woltomierza i do T. Nie wiem co to jest T. No nie mam pojęcia. No i generalnie to pewnie się jeszcze wpinało antenę. Jakieś przyłącze, o tu bezpiecznik, jakieś przyłącze do anteny. Także takie cudo wpadło. Raczej tak no, no jeśli mam być szczery, raczej dla mnie to jest zbędne, ale jakoś tak stwierdziłem, że wiecie, za dobry stan, żeby to poszło na złom, poszło do huty, bo na złomie to już było. Więc postanowiłem, że to uratuję. Dużo to nie kosztowało, a no co, pchnę to dalej, no bo
No szczerze, no co ja mam z tym zrobić? No nic z tym nie zrobię, nic z tym nie wyczaruję, a szkoda, wiecie, dla samego miernika prądu, wskaźnika właściwie, mikroamperomierza, to rozbebyszać. A ktoś naprawdę może zrobić z tego użytek. Nie wiem, może jeszcze ludzie strają tym, może nie strają, no ciężko mi powiedzieć. Miernik raczej starszej daty, made in Poland, także to mnie skusiło. No i jeszcze był MP4 player właściwie, tylko jeśli mam być szczery, zapodziałem go gdzieś. Gdzieś go odłożyłem, żeby go nie zapodzić, i nie zapomnieć, nie zgubić, i właśnie gdzieś go tak odłożyłem. O, made in Poland, że nie wiem gdzie jest. Także no, takie znalezisko, no. Całe 5 złotych. Raz bywa tak, raz bywa tak. Raczej, no wiecie, no jeśli mam być szczery, no raczej stratny nie będę. Bo podejrzewam, że kupię za 5 zł by się za to znalazł, a może i za więcej. Tylko trzeba by to jakoś, chociaż nawet wiecie, szczelić z głupiego obiektywu w Google i zobaczyć, po ile chodzi na Elixie. Także no cóż, takie odcinki też się zdarzają. Nie ma się co poddawać, trzeba kombinować. Jeżdżę dalej. Króciutko dzisiaj, no ale jest jak jest. No co, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.